Dwukondygnacyjny parking na węźle transportowym został oddany do użytku i można z niego korzystać. Urząd Miasta zrealizował tę inwestycję za blisko 13 milionów złotych. Jest to zadanie dofinansowane z Funduszu Unii Europejskiej. 8 lat temu w Tczewie został oddany do użytku zintegrowany węzeł transportowy. Inwestycję podawano za przykład nowoczesnego rozwiązania komunikacyjnego dla miast średnich i dużych. Jednym z elementów węzła był parking na 250 miejsc. Władze naszego miasta szybko zauważyły, że konieczne jest jego powiększenie. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego parkingu wybudowano nowy obiekt dwukondygnacyjny zamknięty, w którym zmieści się ponad 100 osobowych samochodów. Inwestycja kosztowała ponad 13 milionów złotych, ale to zadanie dofinansowane ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach rozbudowy węzłów integracyjnych. Miasto Tczew jako jedne z pierwszych w województwie zaczęło budowę węzłów integracyjnych, transportowych węzłów integracyjnych. To się odbyło jeszcze w poprzednim okresie budżetowania Unii Europejskiej. W tej chwili, w tym okresie wiele miast idzie naszymi śladami. Myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Wybudowanie takiego węzła pokazało, że jest ono potrzebne. Potrzebne dla tych, którzy mogą przyjechać tutaj samochodem, przesiąść się na pociąg i kontynuować jazdę dalej do Trójmiasta. Ale też bardzo szybko się okazało, że to, co zostało wybudowane, pomimo że to było kilkaset miejsc parkingowych, jest niewystarczające. Liczba samochodów przyrasta w takim tempie, że konieczne stało się wybudowanie kolejnego parkingu, tym razem dwupoziomowego, 103 miejsca parkingowe. Koszt niestety 13 milionów złotych, więc to są drogie miejsca parkingowe, ale wybudowane według już najnowszych standardów, najnowszych właściwie rozwiązań technicznych. Ile z tych 13 milionów będzie dofinansowania unijnego? To jest w ramach szerszego projektu, więc nie jestem w stanie tak dokładnie powiedzieć, ponieważ w ramach tego rozbudowy węzła wchodzą również ścieżki rowerowe. One troszeczkę inaczej są dofinansowane, ale tutaj można przyjąć, że osiągnęliśmy maksymalny poziom około 85%. Mieliśmy problem tego typu, że brakowało miejsca. Ten proces był dość złożony, bo najpierw miasto musiało zakupić działkę, odkupić grunty od osób prywatnych. W trakcie budów też było dużo komplikacji, bo musieliśmy do ministerstwa wystąpić o odstępstwa pewne budowlane, żeby dostać zgodę na pewne uwarunkowanie takiego układu, który jest teraz wybudowany. Sama budowa przebiegała, można powiedzieć, bez problemów, natomiast zaangażowanie firmy i osób, które były, to było potężne przedsięwzięcie. Standardy, które teraz tu widzimy, powiedzą, wow, nie, bardzo wysoki standard, natomiast już w innych standardach się nie buduje. To jest europejski standard, cały obiekt jest pod monitoringiem, wszystkie miejsca, które są oznaczone, są zliczane. Osoby, kierowcy chcący skorzystać z parkingu, widzą już przed wjazdem na ten parking, czy są takowe miejsca wolne, czy nie, są oznakowane, są oświetlone. Obiekt posiada dwa osobne wjazdy z poziomu istniejącego parkingu. Ma dwie klatki schodowe i windę, by mogły przemieścić się osoby niepełnosprawne. Za korzystanie z parkingu miasto nie pobiera opłat.